potrzebna jest bardzo mocna praca i tutaj, w Rzeszowie, w innych miastach, państwach na rzecz powstania takiego programu operacyjnego. To, co dzisiaj tutaj w Rzeszowie widzimy, na pewno się to, ku temu, temu przyda. Natomiast kluczowe decyzje padają w Warszawie obecnie, a w przyszłości w Brukseli to, czy ten lobbying oddolny regionów, euroregionów przyniesie zamierzony skutek. A pan się obawia tych decyzji? Obawiam się, i to mówię zupełnie szczerze, dlatego że jest takie słowo klucz i jak mantra powtarzane w Unii Europejskiej, zwłaszcza przez kraje płatników netto, które włożą na europejski budżet najwięcej środków, że mamy kryzys i powinniśmy oszczędzać, i że kolejne strategie makroregionalne nie mają prawa być w Unii Europejskiej wdrażane. Udało się Węgrom, bo wprowadzili strategię dunajską, udało się Szwedom, bo wprowadzili strategię bałtycką. No nam się niestety nie udało wprowadzić strategii karpackiej podczas ostatniej prezydencji, ale te miesiące, które przed nami, a to też powtarzam na różnych spotkaniach, są kluczowe z punktu widzenia Karpat i tak naprawdę jest być albo nie być. Albo nam się uda przeforsować w Brukseli program operacyjny czy strategię dotyczącą rozwoju regionu naszego karpackiego, albo pozostaniemy nadal peryfalnie w Europie. Jakby tak nie było. Panie pośle, jak współpracować, żeby nie tkwić na marginesie Unii Europejskiej? Kluczowa sprawa, jeżeli chodzi o współpracę w Unii Europejskiej, w ogóle taktyka na to, żeby jak najwięcej w Unii Europejskiej załatwić, jest jedna i stosunkowo prosta, to znaczy stworzyć grupę państw, nowych krajów członkowskich zainteresowanych regionem Karpat, problematyką karpacką. Myślę, że to jest naturalne dla wszystkich naszych sąsiadów i jest to wspólna tematyka, aby region Karpat rozwijać, żeby region Karpat był finansowany z budżetu unijnego. I w Unii Europejskiej nie ma zasady prowadzenia pewnych przedsięwzięć solo. Albo się potrafi stworzyć sojusz państw, albo się potrafi stworzyć sojusz rządów, przywódców na rzecz pewnych rozwiązań, albo dane przedsięwzięcie po prostu nie ma szans powodzenia. To dzisiejsze spotkanie i to, co się dzieje w kontekście Karpat, czy w Rumunii, czy na Węgrzech, czy w Polsce, na pewno takiemu sojuszowi służy. Ja jestem przekonany, że ten sojusz na tym poziomie samorządowo-organizacyjnym, organizacji pozarządowych ma miejsce, jest bardzo silny. Natomiast to nie te organizacje będą podejmować decyzje, tylko szefowie rządów krajów podczas szczytu Rady Unii Europejskiej i to wtedy będą zapadać decyzje kluczowe z punktu widzenia naszego regionu, regionu Karpat. Ale bez tego lobbingu, pozytywnym słowa tego znaczeniu, bez mówienia o Karpatach, bez wskazywania na problemy Karpat, no na pewno będzie trudno uzyskać cokolwiek w Brukseli. I to wszystko odbywa się dzisiaj podczas tego forum. Czy według pana taka inicjatywa ma szansę przebić się do Brukseli? Taka inicjatywa na pewno służy podniesieniu wagi, rangi regionu karpackiego, regionu Karpat, służy temu, aby przedstawić olbrzymi potencjał regionu, przypomnę, regionu granicznego z Unią, z krajami Europy Wschodniej, z Ukrainą. To jest najbardziej wysunięty region Unii Europejskiej, region karpacki, Podkarpacie. Więc na pewno tego typu spotkanie jak dzisiaj służy temu, aby tą problematyką zainteresować jak najszerszą grupę osób, zarówno w krajach regionu Karpat, jak i w krajach, które decydują o tym, czy będzie w przyszłości region Karpat finansowany przez program operacyjny, czy jakąkolwiek strategię. Ale powiedziałem wcześniej, ten sojusz na poziomie organizacji pozarządowych, samorządów jest bardzo silny. My naprawdę nie mamy problemu rozmawiać z naszymi partnerami na poziomie samorządów rumuńskiego, węgierskiego, słowackiego o przyszłości Karpat. Problem jest gdzieś troszeczkę wyżej, to znaczy na poziomie szefów rządów, którzy no, powinni absolutnie tworzyć sojusz polityczny, aby na szczycie Rady Unii Europejskiej w Brukseli pod koniec tego roku mówić jednym głosem w sprawie Karpat, w sprawie programu operacyjnego dla Karpat, w sprawie rozwiązań, które pozwolą z budżetu Unii Europejskiej na kolejne lata finansować rozwój naszego regionu.